Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie.
Cześć! Witam cię, detailingowy dziadzia, Pure Chemii i produkt do osuszania auta. I czytamy, a zresztą pozdrawiam Piotra przy okazji. Produkt nabłyszczający, wspomagający osuszanie samochodu, wyostrza kolor, nadaje hydrofobowości, zabezpiecza lakier przed promieniowaniami. Przed promieniami UV oraz innymi negatywnymi skutkami warunków atmosferycznych, szybki w użyciu, łatwy w dotarciu, nie pozostawia smug. No i to by się zgadzało, że nie pozostawia smug. Jak ja widzę produkt? Zapachowo? Niespecjalnie. Taki chemiczny czymś oszukany, jakąś landryneczką. I przy osuszaniu rzeczywiście on lubi się z wodą i tutaj potrzebowałem przynajmniej trzech aplikacji, żeby się go nauczyć. Na początku dawałem go zdecydowanie za dużo. Kurde. I nie mogłem tak na panel. Dobrze, że ma atomizer Guali. I lecisz raz, dwa na panel i to lepiej bezwiecznie i żeby ta mgła tylko usiadła na tym motorze. I to jest wszystko. Jak go dasz za dużo, no to jest taka troszeczkę przeprawa. On się gdzieś tam będzie ciągnął niestety. Naprawdę. On jest taki troszeczkę jakby tłuściutki. Ale jak już wyczułem tę mgiełkę po trzech aplikacjach niestety i dlatego produktu mam tu już na dnie. Tak naprawdę tu nawet nie wiem, czy na jedno, no jeszcze na jedno auto starczy. Czy teraz to spokojnie starczy, bo nauczyłem się produktu, znaczy nauczyłem się zabawy z tym produktem. No i ten zapach tak, taki landrynkowy, gdzieś tam oszukany. I słuchaj, rzeczywiście no, ta lubi tę wodę, jest jej takiej jakby trochę mniej, lepiej się ją zbiera, ale kurde nie czuję tego poślizgu. No nie czuję tego poślizgu i tak gdzieś ten połysk też jest całkiem przyjemny. On taki jest troszeczkę nasycony. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o te wydobycie koloru, tak, on dostaje takiej jakby troszeczkę mokrości. Ale słuchaj, spróbowałem później po tym produkcie położyć tak ich quick detailer, jak zagra z tym produktem. Zobacz. No i tak widzę właśnie ten produkt do osuszania, a ich quick detailer pojawi się. Możliwe, że na dniach. Uzupełniasz quick detailerem i jest miodzio. Naprawdę. Jest zajebiście. Tak jak ten szampon od Mafry. No właśnie, gdzie myjesz, osuszasz i na koniec zabezpieczasz ogień. Tu jest podobnie. No rewelacyjnie to. Usiadło to pięknie. Kudę dodaję po łysku. To samym kudę też będzie. A ten produkt dodaje takiej właśnie mokrości troszeczkę. No razem współpracują fenomenalnie i tak polecam. Czy produkt fajny? Jako typowy osuszacz? Wiesz co? Kurczę, no tak. Bez emocji, właśnie o tym chodzi, że tak nie poczułem czegoś takiego, że kurde, jest rewelacyjnie. No nie poczułem tego niestety i
No tutaj wiadomo, mamy tego literek 750 ml. Cenowo no też to wygląda dziwnie, wiadomo, że jeżeli chodzi o typowe samoosuszanie, no to choćby nawet Koch PW i robi to też bardzo dobrze. Czy te szampony, które sobie możemy rozcieńczać, też robią to bardzo dobrze. Także no tutaj kurczę, produkt nie jest zły, ale jakbym miał go używać, to właśnie z tym Quick Detailerem. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!